Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym, ósmym już otwieraniu paczek z Fantasy Collection na moim kanale. No, nadal liczymy na to, na jakieś niesamowite trafienia, bo ostatnio idzie bardzo, bardzo cienko. Słuchajcie moi drodzy, jeżeli potrzebujecie końców, zapraszam was serdecznie do magiccoins.pl. Z kodem Jacob macie 5% końców więcej i zaczynajmy dzisiejsze otwieranie. Dobra, Leo Messi jako pierwsza paczka daje nam, uwaga, uwaga, środko Krondeli. No, no nie. O, ale mamy Szwajcara, SPD, Fernandez, witam serdecznie. Także w sumie ta pierwsza paczka była udana. Trafienie Szwajcara, Rosjanina, Ruska, jak to się nazywa, Belga, zawsze jest dobra na początek. Trafimy Rudego, który raczej do naszego składu się nie dostanie, tak samo jak środkowy pomocnik Gross z Niemiec. Idziemy dalej, zobaczmy kogo teraz przynoszą nam paczki. SPO, Pizzi, całkiem dobry środkowy pomocnik ofensywny. Mamy prawego obrońcę z Włoch i w tym momencie na skład Włoch jest gotowy. No i pięknie, jeżeli dzisiaj w tym odcinku trafilibyśmy lewego obrońcę z Niemiec, to powiem wam szczerze, mamy 4-5 składów już gotowych, jakoś tak. Więc jest super, jest naprawdę super. Darida, czyli Czech, nie za bardzo nam odpowiada. I jeszcze, o, środkowy obrońca Fernandez, całkiem ładnie wyglądają jego statystyki z Portugalii. No dobra, lecimy dalej z tym otwieraniem. A tutaj mamy, ojejku, jego nie przytam, nie ma szans, odpuszczam. Bittner, oczywiście z Holandii, kiedyś były zawodnik Manchester United. Liczę nadal, że trafimy jakiś Belgów. Brakuje nam środkowego pomocnika, prawego pomocnika i dwóch napastników. Wiem, że Origi jest taki dość łatwy do... O! O! Mamy Rosjanina po raz kolejny. Co to się dzisiaj dzieje? Laka Z, a.k.a. Laka Sweat. Idziemy, uwaga. O nie, znowu on, Klavan, już go trafiłem ostatnio. No i mamy Halilowicza. No oczywiście nie możemy go użyć, ale karta wygląda całkiem nieźle, jest to chyba nowy transfer jakiś, albo upgrade, nie jestem pewny. No i mamy, kto to jest? Batland! I Batland chyba wyląduje u nas na bramce, bo jego karta jest naprawdę świetna. Harry Kane, chętnie bym go przygarnął do mojego zespołu. Sigurdsson? Tak jest. Sigurdsson. I nic więcej. Dobra, Lacazette, pokaż nam, kogo tutaj dzisiaj trafimy. I jest to lewy skrzydłowy, to jest Pedro. I najprawdopodobniej mamy nowego lewego skrzydłowego, chociaż Kapel naprawdę ma dobre statystyki. Będę musiał to przemyśleć. No ale mnie to cieszy, ulepszamy swój zespół. Jeszcze tylko proszę, żebym trafił jakiegoś napastnika z takiego Rodrigo, jak bardzo chciałbym trafić, z Hiszpanii. Idealnie by pasował do naszego zespołu. Augusto. No nie. I SP Montolivo. Raczej do naszego zespołu się nie dostanie. SP. Kto to jest? Wery... Ci zawodnicy czasem. Z Holendrów, których trafiłem, można by już chyba całkiem niezły zespół złożyć. Szkoda, że się nie dostali, bo mielibyśmy ich na pewno zamiast na przykład Turcji albo Rosji, o to na pewno. Trafiamy Adriana, bramkarza z Hiszpanii, ale oczywiście my tu mamy już lepsze wybory. Natomiast jeszcze trafiamy Desciglio z Milanu i nie wiem, czy on właśnie nie wejdzie do naszej 11 podstawowej. No i wchodzimy w finałową. Już 100 tysięcy w tym odcinku, finałowe 100 tysięcy w tym odcinku. SP, Rudy. Nie mamy go jeszcze, chyba mamy go już. Tak jest, tak mi się wydawało. Gdzie jest Schmelzer, którego potrzebuję? Albo jakikolwiek lewy obrońca z Niemiec, żeby uzupełnić już ten skład, żeby mieć to już gotowe i zaklepane. Tylko możemy ulepszać. Trafiamy Downinga, bardzo dobre statystyki. Szkoda, że już nie ta liga. Co powinna, no ale trudno się mówi. Bo z grani i tak będzie, ponieważ mamy samych Anglików w zespole, wiadomo. Griezmann, lecimy dalej. 72 tysiące do końca. A w tej parce trafiamy. Uwaga, uwaga, uwaga. Eśpe Alonso to jest. Eśpe Davis. Davis, czy on nie był lepszy w poprzedniej FIFA? Tak mi się wydawało. No ale to mogło mi się wydawać. No kurczę, takim Cahillem bym nie pogardził, naprawdę. Nie? No i dlaczego tutaj ktoś ma chcieć otwierać paczki, jak tu same takie trafienia? Willian! A teraz Willian już chyba trafiłem? Nie, nie trafiłem. Mamy też Kislinga, jednak Kisling, pomimo dobrych strzałów, dobrej fizyczności, z tym tempem i dryblingiem, to nie przekonuje za bardzo. No i ostatnie 50 tysięcy przed nami, Kun Aguero. Kogo nam tutaj pokażesz? Kunie Aguero. Halo. Halo, gra. Okej, mamy bramkarza, czy to jest Hugo Lloris? Tak jest, słuchajcie, trafiamy Hugo Llorisa. Bardzo, bardzo dobre trafienie i nasz zespół z Francji wzmacnia się bardzo. I co mnie cieszy, co mnie cieszy, Hugo Lloris, świetny bramkarz. Mamy tutaj jeszcze kogoś innego? Nie. No ale jego na pewno możemy zobaczyć w pierwszym składzie, to jest pewne. Zarutuza, no to jego już też mamy. No okej, kolejna paczka przed nami, SPO Diego. Diego to jest dobra karta. Lacazette.
Lakaze, lewy obrońca z Niemiec, Hector, tak jest! O to chodziło, słuchajcie, i w tym momencie mamy uzupełnione już 5, uzupełnionych tak 5 w 100% składów, co mnie mega cieszy. Może statystyki jego nie są najlepsze, ale jest złotym Niemcem. Nie! Wardy, moi drodzy, trafiamy niesamowitego zawodnika z Leicester. What? Tylko teraz, nie, jak ja to przegram, nie. Ale mogę wygrać. I to jest właśnie teraz największe, nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać. Trafiamy fenomenalnego informa. No, jednego z najlepszych w tym, jeżeli chodzi o Team of the Week, które mogłyby nam się przydać do składów. Jak się cieszę, ale zarazem płaczę, że... jak to przegram, to będę musiał go quickselować. Ale nie będę teraz narzekał, biorę go do składu i to była, słuchajcie, przedostatnia paczka. Oczywiście, dziękuję bardzo. No, jestem zadowolony, bo w ten pack opening może... kurczę, dobre karty. Vardy, lewy obrońca, nasz z oczywiście, teraz powiedzcie, że to jest Bonucci. No tak, tylko że ja już go mam. No ale ostatnia paczka przed nami, słuchajcie, dzisiaj 400 tysięcy musi zostać. Zostało nam 400 tysięcy, 2000 monet. Trafiamy na napastnika, ale to już jest nieważne. Ja chcę zobaczyć ten skład z Vardym w środku. Powiem wam szczerze, dopiero jak robiłem te składy, uzupełniałem je, zobaczyłem, jak dobry to był dla nas odcinek. Zacznijmy od składu Francji, który uzyskał ogromne wzmocnienie w postaci Hugo Lorisa. Anglii nie muszę chyba dużo mówić. Vardy na ataku z Welbeckiem. Miejmy nadzieję, że będzie to świetna para strzelająca masę bramek. I dodatkowo jeszcze mamy Davisa na obronie, który wygląda na świetną kartę i przyda się zdecydowanie. Niemcy już gotowi i możemy teraz się bawić w różne formacje. No ale najważniejsze jest to, że trafiliśmy oczywiście Hectora, czyli lewego obrońcę. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to tutaj Pedro uznałem, że będzie zamiast Capela. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o strzały, o podania, dribbling i tempo ma gorsze, ale reszta wygląda naprawdę dobrze. Poza tym grałem Pedro i gra się nim świetnie. Włochy tak samo, w 100% są gotowe. Jedynym elementem, który mi tutaj nie odpowiada, jest ten lewy skrzydłowy. No ale to miejmy nadzieję, będzie jeszcze szansa go zmienić. Może El Sharawi? W Portugalii małe roszady, jeżeli chodzi o środek. Został tutaj André oraz Martins na środkowym pomocniku, a na SPO nasze nowe trafienie jest Pizzi. Szwajcarii uzupełniliśmy sobie środek, ale nadal brakuje nam praktycznie całej obrony. Rosja tak jakby chciała powalczyć, ale jej to nie wychodzi. Jeżeli chodzi o Belgię oraz Turcję, nic się nie zmieniło. I to by było na tyle dzisiaj, moi drodzy, z tego pack openingu. Uznaję go za też jeden z lepszych. Vardy, fenomenalne trafienie i idealnie do naszego składu. Trzeba powiedzieć, że no, stracić go będzie ogromnym bólem, ale miejmy nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. No i co? Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować kanał po więcej. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i na razie.